Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj nie będzie newsów jeździeckich, tylko moje pierwsze komentary. Ogólnie rzecz biorąc, nie chciałam nagrywać typowego komentary, ale wydaje mi się, że w niektórych sytuacjach warto poruszać pewne tematy i dzisiaj poruszę właśnie temat Rancha Blue Knife. Myślę, że to, co dzisiaj opowiem, nie jest do upchnięcia w dwuminutowego newsa, więc postanowiłam rozwinąć to i stworzyć cały osobny film. Ostatnio kilka osób na Instagramie podesłało mi pewien filmik, który nosi tytuł Łukasz dostał kopa i jest on na kanale Rancha Blue Knife. To, co znalazło się w tym materiale, zmartwiło mnie i wzbudziło negatywne odczucia. Samą działalność w mediach Rancha Blue Knife poznałam kilka tygodni temu, kiedy to podsyłaliście mi pod filmami ich temat, ale bardziej w pozytywnym kontekście, więc postanowiłam, że zaobserwuję i zobaczę, co tam się dzieje. Wy podsyłaliście mi Rancho Blue Knife, ponieważ ludzie się ich czepiali na temat hodowli, że sprzedają i kupują konie i takie tam sprawy. Ja swoje osobiste zdanie na temat hodowli Rancha Blue Knife mam, ale nie będę się chyba nim dzielić w tym materiale, bo nie jest to ani niezgodne z prawem, ani też na tyle istotne, by poruszać to w odcinku. Jednakże film, który mi podesłaliście, uważam za temat bardzo godny poruszenia, więc bez zbędnego przedłużania zapraszam. Przede wszystkim zaczniemy od tego, co się działo na filmiku. Większość 25-minutowego materiału przedstawia nieudolną pracę z ziemi, a raczej próbę podjęcia pracy na ląży Łukasza z młodą dwuletnią Dakotą. Od razu dowiadujemy się też, że Dakota jest koniem praktycznie surowym i nic w sumie nie było z nią robione. Dakota jest ogólnie dwulatkiem, który też nic nie robi. Nie no, ona musi po prostu popracować, bo póki co to jest dosłownie surowy koń. Ona no, nic w życiu nie robiła, Łukasz, nic. Bo co, jedynie takie klepanki, okej, spoko, kopyta, wszystko takie, no to okej, ale ona po prostu nie ma w ogóle szacunku do człowieka. Do osób wszechwiedzących i w ogóle, które będą pisały, tak się nie robi, coś tamten. I ten właśnie koń, z którym się praktycznie nic nie robi, oto to jest rybaczka. Na przykład w tym roku te rybaki były bardziej jakoś chyba. Paulina w pewnym momencie mówi nawet, że rok temu Łukasz próbował brać Dakotę na ląże i niezbyt to wyszło. Ostatnio ją wziąłeś na ląże w lato. To wtedy zaczęła stawać dęby. Więc co jest najlepszym pomysłem, jeżeli koń nic praktycznie nie umie i rok temu była podjęta próba wejścia na ląże i była nieudana? Wziąć znowu konia na ląże, no oczywiście. Co mogło pójść nie tak? Praca Łukasza z Dakotą to był czysty popis niewiedzy, braku doświadczenia i wywoływania ogromnej presji na koniu, który zupełnie nie wie, o co chodzi. Już pominę to, że jeżeli z koniem nic nie było robione, to on nie miał prawa wiedzieć w ogóle, co to jest praca na ląży i jak wejść na koło i co ten Łukasz od niej chce. Przykre było dla mnie oglądanie tak wielkiego niezrozumienia dla młodego konia i tego, jak działa jego psychika. Paulina, która jest tą bardziej doświadczoną osobą w Ranchu Blue Knife, co i rusz rzucała tekstami z cyklu ona cię nie szanuje, ale chamsko cię kopnęła i tak dalej. Patrz, wchodzi jeszcze na ciebie, nie? Ole wieśniara! Serio? Co to miało być? Dalej. Ale chamsku, chciała cię kopnąć. Dalej. Patrz, jak ona na ciebie wchodzi. Ona patrzy się jeszcze tak na ciebie, tak jakby chciała na ciebie specjalnie wlecieć. No po prostu musi wiedzieć, kto tu jest szefem. Woda nie wie, o co. No w sensie ona nie rozumie. Ona myśli, ona jest po prostu koniem, który myśli, że ona jest silniejsza, większa, potężniejsza. Ona to robi specjalnie. Przegonią za to. Ona robi specjalnie tylko, żeby nie było na twoje, tylko po jej myśli. Te wypowiedzi wskazywałyby na to, że Dakota absolutnie nie szanuje Łukasza, próbuje go zdominować i mimo, że wie, co ma robić, to buntuje się przeciw poleceniu Łukasza. Jedyne, co tam widziałam, to całkowity brak zrozumienia tego, co osoba pracująca z koniem od niego chce i uciekanie od ogromnej presji. Łukasz, chcąc wziąć Dakotę na ląże, po prostu stawał naprzeciwko niej i próbował ją jakoś przesunąć, żeby weszła na koło, trzaskać batem obok niej i straszyć ją mową ciała. Dodatkowo dawał jej tyle sprzecznych sygnałów, że zupełnie się nie dziwię, że nie wiedziała, o co mu chodzi.
Szokujące jest to, że przez większość tego filmu, który trwa 25 minut, tak jak mówiłam, Paulina obserwowała pracę Łukasza i w zasadzie nie przerwała tego. Dopiero pod koniec tego materiału Paulina sama wzięła Dakotę do pracy, ale również opierało się to na tej wielkiej dominacji tego konia i tego, że trzeba pokazać jej, gdzie jest jej miejsce. Pozwolę się wycierać, proszę cię, to jest okaz zerowego szacunku, naprawdę. To ja teraz o nią się wytrę. No i gówno, naprawdę, Łukasz, bo będziesz wszystko niszczył, jak będziesz tak robił, pozwalał jej. Ona się nauczyła właśnie takiej głupoty, że człowiek jest w ogóle jakimś zwykłym gównem. No a była praca z nim, jakakolwiek nie no było. Dobra, no dobra, ale chodzi o to, że po prostu nie możesz też tak jej pozwalać na takie dziwne rzeczy. Koń nie może w ogóle... Nie, ten łeb, chociaż by to właśnie wycieranie. Ona ma... Nie kuma, Paulina mówi, że nie kuma, no. Ona po prostu jest taka. No bez nerwów, spokojnie i idzie. Mi to się tak stawiała, że koniec. Teraz ważny aspekt. Teoria dominacji została już dawno obalona przez samego jej twórcę. Postępowi trenerzy koni nie korzystają z jej zasad, bo wiedzą, że jest to mijające się z celem. Jeśli chodzi o trening psów, to powoli się to zmienia, idzie do przodu, ale w świecie jeździeckim nadal jest to mocno w nas zakorzenione, żeby tą teorię dominacji wyznawać i cały czas pokazywać koniowi, gdzie jest jego miejsce i że jest niżej od nas w hierarchii. Wszystkim zainteresowanym polecam sobie wygooglać temat teorii dominacji i poczytać, dlaczego jest ona błędna w pracy ze zwierzętami. Dla mnie ten trening był absolutnie nic nie wnoszący do życia tego konia, a wręcz mógł przynieść mu regres, jeśli chodzi o pracę. I naprawdę chyba nic mnie w tym filmie nie denerwowało tak, jak te latające i szczekające, atakujące konia psy. Widzieliście to? O kurde. Mika, tycio! Filmik z dzisiaj. Poruszałam ten temat jakiś czas temu. Błagam, jeśli nie macie psa pod kontrolą, to nie puszczajcie go luzem przy koniach. To był tak właściwie dodatkowy, mocny czynnik, który powodował to, jak ta Dakota się zachowywała. Oprócz tych psów, jakie mogły być powody jej zachowania? Po pierwsze, wielka presja ze strony Łukasza, który straszył ją mową ciała, trzaskał batem i powodował, że ona chciała jak najbardziej uciec od tej sytuacji. Więc nie dość, że się obawiała, nie miała zaufania do tego człowieka, to jeszcze nie rozumiała, o co mu chodzi. Bo skąd koń, który, jak Paulina mówiła, jest surowy i nic nie umie, miałby wiedzieć, jak chodzić po kole na ląży? Myślę, że oczywistym jest fakt, że młodych koni nie traktuje się tak jak koni doświadczonych, które wiedzą, co robić. Koń nie ma wbudowane w mózgu od urodzenia, jak chodzić na ląży, jak reagować na wodze, jak reagować na łydki. My musimy go tego nauczyć. Więc w tym treningu przede wszystkim zawiniły zbyt duże oczekiwania, zbyt duża presja oraz brak zrozumienia. No zawsze wtedy w lato to też. O, ja ją też raz wzięłam, co wtedy mi zwiała. Wtedy, co ja ją ganiałam, ganiałam ją z godzinę, ale wtedy ją, wieny, ją tak przygoniłam. Ona mnie wymęczyła, to ja ją. Muszę też ponarzekać na sekcję komentarzy, a raczej po prostu zwrócić na nią uwagę. Bo większość komentarzy widać, że było pisanych przez dzieci. Dzieci aprobujące tą pracę i nie widzące w niej absolutnie nic złego. Śmiały się, jaki to Dakota ma charakterek i jaka będzie w przyszłości trudna. A dlaczego będzie taka trudna? Przez nieodpowiedni trening, a nie dlatego, że taki ma charakterek. Zmartwiły mnie te komentarze, bo było po nich mocno widać, jak niski poziom wiedzy jest w jeździectwie na temat pracy z młodym koniem, na temat pracy z ziemi i jak to powinno wyglądać. Ludzie śmiali się z tego, że koń przeciągnął Łukasza dosłownie przez cały plac i nie dostrzegali tego, jak wielka to była ucieczka i stres dla tego konia. I co musiało się zadziać w jego głowie, żeby musiał zadziałać aż tak mocną siłą i tak daleko uciec od człowieka, który z nim pracuje. Komentarze uświadomiły mnie, jak wiele jest jeszcze do zrobienia w kwestii polepszania świadomości jeźdźców. No ale dobra, żeby nie było tak, że ja sobie tylko gadam, a tak naprawdę sama bym nie wiedziała, co mam zrobić. No to zaproponuję, co ja z tym koniem bym zrobiła. I przede wszystkim najważniejsze, nie wzięłabym surowego konia, który nic nie umie na ląże.
Jest to pomysł absolutnie absurdalny. Widać, że ten koń nic nie umie, że nie umie nawet odpuszczania od nacisku kantara. Łukasz prowadzi Dakotę 3 metry przed nią na ląży, co też jest dosyć dziwną sytuacją. Nie wiem, jaki to miało cel. Praca z młodym koniem nie zaczyna się od brania go na ląże, tylko od małych kroczków. Czyli nauka odstępowania od nacisku, czy to kantara na potylicę, czy to od ręki, która przyciska bok konia, odczulanie na najczęściej występujące straszne przedmioty, nauka poprawnego prowadzenia w ręku, szanowanie swojej przestrzeni osobistej, nauczenie tego, że bat nie jest niczym strasznym i jak powinna na niego reagować. Tych podstaw jest naprawdę dużo i dopiero kiedy je opanujemy, możemy zaczynać jakieś tam początki pracy na ląży. I też to nie jest tak, że po prostu bierzemy konia i go odganiamy i czekamy, aż się sam nauczy tej pracy na kole, bo zdecydowanie łatwiej będzie zabrać konia na przykład na lążownik, gdzie to koło będzie po prostu wymuszone, albo skorzystać z pomocy drugiej osoby, która będzie z tym koniem chodzić w ręku, a my będziemy trzymać lążę na odległości. Są na to różne sposoby, ale na pewno Rancho Blue Leaf nie wybrało najlepszego, a wręcz bym powiedziała, że był to wybór absolutnie nietrafiony. Po prostu zanim zaczniemy od konia wymagać czegoś, co no, dorosłe konie już potrafią, musimy go najpierw nauczyć podstaw. Jeżeli uczyliście ją podstaw, no to spoko, ale niestety w filmie mówiliście, że jest ona całkowicie surowa i nic nie umie. Także kieruję się tym, co było tam pokazane i mówione. Dobrze, podsumowanie. Wszystkie osoby, które w tym filmie nie widziały nic złego, a wręcz im się to podobało, było to dla nich śmieszne, bardzo Was proszę o czytanie literatury, poszerzanie swoich horyzontów, oglądanie treningów innych doświadczonych osób. To jest naprawdę ważne i dopiero wtedy dostrzeżecie, co w tym filmie było tak naprawdę źle i nie tak. Czytajcie i dowiadujcie się jak najwięcej ze sprawdzonych źródeł i ćwiczcie oko, bo jest to naprawdę fajne i przydatne, jeżeli jeździec czy osoba pracująca z danym koniem potrafi dostrzec, że odczuwa on ból, dyskomfort, strach, że nie chce pracować. Naprawdę są inne drogi pracy z koniem niż ciągłe pokazywanie mu, gdzie jest jego miejsce, ustalanie hierarchii i uczenie go tak naprawdę wyuczonej bezradności. Moja prośba do Rancha Blue Leaf. Ja wiem, że czasem zdarzają się różne sytuacje, czasem praca z koniem nie wygląda jakoś pięknie. Ale jeżeli publikujecie to w internecie i no domyślam się, że macie świadomość tych błędów, tego co było źle na tym filmie, to proszę, wytłumaczcie od razu, co było tam źle. Nie zostawiajcie tego do własnej interpretacji waszych widzów, bo jak widzicie, nie wychodzi to zbyt dobrze. Dużej ilości osób podobała się ta praca, i nie widziało w tym nic złego. Oglądanie takich materiałów bez stosownego komentarza uczy takie osoby, że właśnie w taki sposób to powinno wyglądać. Że praca z młodym koniem to jest straszenie jego batem i przeciąganie się z nim na liny. Dobra, stwierdziliśmy, że Dakota zrobiła... No to mów ty, Paulina, że co, Dakota ładnie się tam zachowała, w miarę ładnie. I co, na dzisiaj kończymy, a jutro najwyżej albo w tygodniu Paulina ogarnie kobi sola. Trzeba zawsze zakończyć na jakimś... Nieważne co koń zrobi, nawet na jeździe. Ja czasami się zdarzało, że wsiadałam na 20 minut. Patrz, zamrożony, bo jak koń coś zrobił. O, my mamy lód już. A u was? Dobrze, to po prostu koniec i tyle. Wiem, że każdy popełnia błędy i że może to pokazywać w internecie. Jak najbardziej to aprobuję, ale bardzo ważne jest to, żeby wytłumaczyć te błędy. No i oczywiście, żeby umieć się samemu do nich przyznać. Moi drodzy widzowie, dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tej całej sytuacji, co sądzicie na ten temat. Jeżeli dotarliście do tego momentu, to zostawcie komentarz Blue Leaf. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie, zapraszam Was do subskrypcji, do kliknięcia dzwoneczka i łapki w górę i zapraszam Was również na mojego Instagrama. Do zobaczenia i cześć!